Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skondynąd. Najpierw bardzo ważne ogłoszenie. Jeśli są wśród Państwa tacy, którzy pomijają te moje niekiedy przydługie, przyznaję, wstępy, to niniejszym proszę. Tym razem nie pomijajcie, ogłoszenie jest istotne, no bo dotyczy spotkania w rzeczywistej rzeczywistości. Prapremiera mojej nowej książki Powrót Fatum, jak sama nazwa wskazuje, prapremiera poprzedza premierę, premiera 13 listopada, a prapremiera 27 października w niedzielę za tydzień w Krakowie na targach książki krakowskich, które 24 października się zaczynają, ale ze mną spotkanie 27 października o godzinie 13, będę podpisywał powrót Fatum, Halawisła, stoisko D37. Tam państwa zapraszam o godzinie 13:00. Książka oczywiście na targach będzie do kupienia. To będzie taka oficjalna przedpremierowa sprzedaż. No a potem o 14:00 w sali Budapeszt C będzie spotkanie autorskie ze mną, które z czego bardzo się cieszę poprowadzi Michał Okoński, Wspaniały redaktor tygodnika powszechnego, autor świetnych książek i tekstów poświęconych piłce nożnej, między innymi, no bo to jest jeden z takich e, ulubionych tematów Michała, ale, ale jego pole publicystyczne jest przecież szerokie i dziennikarskie. W każdym razie bardzo się cieszę, że Michał zgodził się poprowadzić to spotkanie. No i też mam ogromną nadzieję, że się tam wszyscy spotkamy. Kto może? Niech przybywa, kto będzie akurat w Krakowie czy też w okolicach. Zapraszam, powrót Fatum będzie, tak jak powiedziałem, na miejscu do kupienia, no a ja będę tam i o tej książce opowiadał, i tę książkę dla Państwa podpisywał. No dobrze, to tyle ogłoszeń parafialnych. Wkrótce będzie ich pewnie więcej, no bo jakaś trasa się szykuje po Polsce z tą nową książką, a będę oczywiście informował, gdzie się pojawię z odpowiednim. Wyprzedzeniem. Teraz natomiast jeszcze podziękuję tradycyjnie subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom, wszystkim, którzy wspierają mój podcast. Dziękuję firmie Square Tax and Legal Services, doradcy podatkowi i prawnicy za masywne wsparcie na Patronite. No i zachęcam do tego, żeby podcast właśnie na Patronite, albo za pośrednictwem mojej strony internetowej, gdzie można takie subskrypcje na serwisie PayPal wykupić. A teraz już tylko jeszcze słowo o naszym gościu. Ja wiem, że część z Państwa, ta część osób niewierzących, może nawet wojujących trochę ateistów, jakoś może zareagowała na tytuł alergicznie. Otóż jeśli Państwo się nie zetknęli jeszcze z osobą księdza Eligiusza Piotrowskiego, to uprzedzam, że może być to rozmowa, która zupełnie... Nie trafi w te Państwa przewidywania czy oczekiwania. Wiele można o Eligiuszu Piotrowskim powiedzieć, ale nie to, że jest on typowym polskim księdzem katolickim, czy też w ogóle typowym księdzem katolickim. Za chwilę się Państwo przekonają, co mam na myśli. Ale zarazem, oczywiście, jak to wskazuje, owo ksiądz przed nazwiskiem, ksiądz Eligiusz Piotrowski jest księdzem katolickim, doktorem teologii. Autorem podręcznika Traktat o Trójcy Świętej, współautorem wraz z Tomaszem Węcławskim, obecnie Tomaszem Polakiem, antologii teologii niemieckiej. Preceptores się nazywa ta antologia teologii niemieckiej. Jest też badaczem i tłumaczem Hansa Ursa von Baltazara, to jeden z ważniejszych teologów dwudziestowiecznych niemieckich. Były wiceprezydent, to także o księdzu Eligiuszu Piotrowskim, Europejskiego Stowarzyszenia Teologów katolickich. No, więc teologia to żywioł Eligiusza Piotrowskiego, jak Państwo widzą, ale ta książka, o której będziemy rozmawiać i, i tematyka tej książki, czyli kwestia zmartwychwstania Jezusa, to jest rzecz, temat, książka, która przysporzyła niejakich kłopotów Eligiuszowi Piotrowskiemu, mianowicie mogą Państwo też o tym poczytać na przykład na łamach Tygodnika Powszechnego, ale i Gazety Wyborczej, bo tamte tę sprawę opisywano. No, książka Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa od Rajmarusa do Racingera, Benedykta XVI, to jest monumentalne dzieło, liczące sobie, mam je teraz w ręku, proszę Państwa, stron 871. Czyta się to znakomicie, dużo miejsca poświęca autor na to, żeby omówić poglądy wielu, wielu teologów właśnie na kwestie... Z martwych wstania, jak się okazuje, nie jest to wcale takie proste. Jeśli ktoś z Państwa sądził, że tutaj mamy do czynienia z taką prostą ideą, że oto ktoś umarł, a później <laughs> po prostu wstał z grobu, no to sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, z góry mówię. E, tutaj e, też o tym będziemy za chwilę mówić. Natomiast e, utrącono Ligiuszowi Piotrowskiemu habilitację na podstawie tej książki, Recenzenci Kościelni recenzenci stwierdzili po prostu, że dzieło to no, nie jest dziełem teologicznym, że zbyt duży sceptycyzm autora względem spraw, które opisuje, daje się tutaj wyczuć, no i że zasadniczo na habilitację w dziedzinie teologii ta książka nie zasługuje. Oczywiście w toku są jakieś odwołania, są jakieś sposoby na to, żeby jeszcze od takich decyzji się odwołać. Natomiast w Tygodniku Powszechnym i w Wyborczej była taka, ta sytuacja była opisywana, też była rozmowa z Sebastianem Dudą i Tomaszem Polakiem właśnie poświęcona i tej książce, i tej sprawie. Taka dość dla polskiej teologii, można powiedzieć, surowa w wymowie ta rozmowa była. No, nie chcę już dłużej Państwu tutaj głowy zawracać tym wywodem. Posłuchajcie sami tej rozmowy. Moim zdaniem to jest książka fascynująca. Ona zresztą była nominowana do nagrody imienia księdza Tischnera w zeszłym roku. Tam się z tą książką po raz pierwszy zetknąłem, tam ją kupiłem już jej, nie da kupić jak na takie tomiszcze teologiczne, przyznacie, to nie jest wcale oczywiste, że się cały nakład sprzedał, nie był on jakiś oczywiście wielki, ale mimo wszystko wskutek tych dyskusji i tych kontrowersji nakład się rozszedł, będzie wersja elektroniczna, natomiast tam też poznałem autora, no i już od dłuższego czasu chciałem go do tej rozmowy tutaj w Skądinąd zaprosić. Udało się. Nie przedłużam już. Ksiądz dr Eligiusz Piotrowski przed wami. Ksiądz dr Eligiusz Piotrowski, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry, Eligiuszu. Cześć. Dzień dobry, cześć. Czy Jezus z martwych wstał? To pytanie, na które trzeba odpowiedzieć pytaniem. Ja bym zapytał, o co pytasz? Co rozumiesz... Przez martwych stanie, bo, bo ktoś, kto pyta, czy Jezus martwych zmartwychwstał, wie o co pyta. Mm -hmm. Zakładam, że chodzi w tym pytaniu o to, że był taki człowiek w ciele tutaj się pojawił na świecie. Jezus z Nazaretu. W określonym czasie żył, potem umarł na krzyżu. No, i potem po trzech dniach powstał z martwych. Leżało ciało w grobie, potem wstało i wyszło. No, jeśli tak rozumieć zmartwychwstanie, to pojawia się pewien problem. Czy to jest naprawdę określenie zmartwychwstania, czy to jest tylko wyobrażenie, które mamy na temat zmartwychwstania, to wyobrażenie, które w nas siedzi, bo. Trzeba sobie postawić pytanie, jeśli już mówimy tak konkretnie o człowieku, który żył, którego zabito, który umarł na krzyżu. I to są fakty, z którymi dzisiaj nikt nie dyskutuje. A następnym faktem jest to, że po jakimś czasie od jego śmierci pojawili się ludzie, którzy mówili, że on żyje, że oni. Doświadczają jego obecności, że oni są przekonani o jego znaczeniu, o wadze jego nauki. I w poszukiwaniach, które prowadzili teologowie w ostatnich stuleciach, pojawia się pytanie, co wydarzyło się pomiędzy śmiercią na krzyżu a ogłoszeniem tej Informacji, czy tego przekonania, czy tej wiary, że, że on żyje. Ale co się wydarzyło nie w głowach tych ludzi, tylko co się wydarzyło z tym ciałem, które zostało złożone do grobu, tak? Tego tak naprawdę nie wiemy. Nie, nie wiemy, co się wydarzyło w sensie takim, że moglibyśmy dzisiaj precyzyjnie to określić. Mamy przed sobą moją książkę. Tak jest. Gdzie po każdym rozmiarów starałem się y, przedstawić poszukiwania ponad stu teologów, którzy chcieli odpowiedzieć na to pytanie o to, o to coś, o to, o to jak, jak mówił Dibelius, o to etwas. Co, coś musiało się y, wydarzyć. I teraz jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że, że w tej mojej książce opisuję tę setkę teologów, praktycznie trudno znaleźć dwie identyczne, takie kropka w kropkę odpowiedzi na to pytanie co się wydarzyło. Oczywiście są tacy teologowie, którzy tradycyjnie powiedzą, że Jezus po trzech dniach wyszedł z grobu, że odsunął kamień, albo ktoś mu ten kamień odsunął i że wyszedł ze śladami męki, tak jak słyszymy w przepowiadaniu, jak słyszymy w pieśniach wielkanocnych. To Ale... grób jest pusty, prawda? Tego trzeciego dnia. Tak głosi. To paschalne opowiadanie. Natomiast grup nie był od początku przepowiadania ani miejscem, które byłoby powszechnie znane, ani było miejscem kultu. To dopiero pojawia się wraz z czasem, kiedy chrześcijaństwo staje się w imperium religią dominującą. IV wiek. Wtedy. To staje się pewnym tematem do rozważań, ale jednocześnie staje się pewnym obrazem, który służy przedstawieniu prawdy o Jezusie. I wracając do tych teologów, wszyscy traktują tę sprawę niezwykle poważnie. A więc nie ma tam nikogo, kto by to. Albo lekceważył, albo nie chciał się z tym rzeczywiście zmierzyć i to tak zmierzyć od wewnątrz. Te koncepcje, czy ten wachlarz koncepcji jest bardzo szeroki, i również pojawia się w tych koncepcjach wiele zdań na temat grobu, pustego grobu, znaczenia pustego grobu. Charakterystyczne jest moim zdaniem to, że zdecydowana większość. Mówi o tym, że pusty grób tak naprawdę nie ma żadnego dowodowego znaczenia, że grób może stać się pusty w różny sposób, że ktoś może ukraść ciało, że ktoś może pomylić groby, ale jest również taka też możliwość, że tego grobu po prostu nie było. Jak to nie było? No istnieje, istnieje też taka możliwość, że Rzymianie tak jak postępowali z ciałami ukrzyżowanych, wrócili Jezusa do wspólnego grobu z innymi i Jezus w tym dole mógł spocząć. Nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć na dzisiaj. Oczywiście wielu powie, no ale przecież jest grób w Jerozolimie, ale jak poczytamy historię o grobach w Jerozolimie, to w Jerozolimie jest nie jeden grób Jezusa i przekonanie o tym, że Jezus w tym grobie rzeczywiście był, jest bardzo silne. A teraz mówisz jako historyk? Teolog czy ksiądz? Nie, teraz mówię jako, jako ten, który trochę poczytał na ten temat i widzi, że nie, nie, ma, nie ma rzeczy oczywistych. Oczywiście. Bo wejdę ci tylko w słowo, dlaczego w ten sposób skonstruowałem to pytanie, bo kiedy tutaj do naszej rozmowy się przygotowywałem, różne czytałem teksty, oczywiście Twoją książkę przede wszystkim różne twoje wypowiedzi, dyskusje wokół tej książki, do których też przejdziemy, ale między innymi też trafiłem na taką wypowiedź kardynała Grzegorza Rysia, to takie jego kazanie na temat encykliki Fides et Ratio, no i on tam ten przykład właśnie bierze za centralny i rozważa kwestię zmartwychwstania Jezusa, no i mówi jeżeli przyłożymy do tego Narzędzia historyczne, no to oczywiście samo Zmartwychwstanie nie jest czymś, co można badać narzędziami historycznymi, bo my do tego nie dojdziemy, nie dotrzemy. Historycznie można badać życie Chrystusa. Potem to, że właśnie różne doniesienia na temat tych spotkań z nim, które mieli jego uczniowie się już po jego śmierci pojawiają, ale to samo Zmartwychwstanie to jest teologiczna rzeczywistość, rzeczywistość wiary, tego historycznie nie jesteśmy w stanie w ogóle dotknąć. Jak rozumiem, w tle jest takie założenie, że wobec tego w ogóle nie ma sensu za bardzo pod tym kątem się tym zajmować. To jest kwestia wiary i koniec. Co, co ty na to? No tru trudno się nie zgodzić, tylko problemem jest nie to, że zmartwychwstanie nie jest rzeczywistością chwytną historycznie, ale moim, moim zdaniem problemem jest to, że y, wielu teologów chciało i chce uczynić ze zmartwychwstania rzeczywistość stricte historyczną. Więc, y, jeśli weźmiemy opowiadania Ewangelii, na przykład Ewangelię Mateusza, gdzie Anioł wstępuje i odsuwa przy niewiastach kamień, siada na tym kamieniu i mówi, że nie ma go tu. Nie, nie szukajcie, bo go tu nie ma. Więc mamy do czynienia z pewnymi obrazami, które nam towarzyszą, które utrwaliły tę rzeczywistość myślenia o zmartwychwstaniu. Bo można by kardynała Rysia zapytać, no, no jeśli nie, nie jest to rzeczywistość historyczna, a teologiczna, to można by postawić to pytanie. Które zadałeś na początku, właśnie co się, co się w takim razie wydarzyło? Co, co możemy z jakąś pewnością na ten temat powiedzieć? Nie, nie, nie siedzę oczywiście w jego głowie i nie wiem, jak on by na to odpowiedział, ale wyobrażam sobie, że tutaj bardziej chodzi mu o to, że my tego nie ustalimy historycznie. To znaczy, że nie mamy dzisiaj takich narzędzi, które moglibyśmy zastosować, żeby ten fakt ustalić, tak jak wielu innych faktów historycznych, nie jesteśmy w stanie w stu procentach ustalić. Natomiast zastanawiam się, jak cię słucham, czy, czy też nie jest tak, że właśnie na tym polega cała istota chrześcijaństwa, że się rozumie. To z wstanie, dosłownie. To znaczy, że nie jest to symbol, nie jest to mit, nie jest to jakaś opowieść in illo tempore się wydarzająca i powtarzająca się na różne sposoby w rzeczywistości tu i teraz, ale traktowana trochę tak, jak, jak nie wiem o greckich bogach dzisiaj myślimy, no tylko właśnie jest to ta, ten centralny moment, który się wydarzył naprawdę. To, to przecież ta słynna formuła świętego Pawła, że jak nie wstał, no to wiara jest próżna, nauczanie daremne. Nie jest tak, że to jest właśnie kwintesencja. Tylko jeśli sięgniemy do tekstów, które mówią o zmartwychwstaniu, które no, w książce dość szczegółowo przedstawiłem to generalnie trzeba powiedzieć, że samo sformułowanie zmartwychwstania jako, jako terminu teologicznego wywodzi się generalnie od greckich słów, które mówią o podniesieniu, o podniesieniu ze śmierci, o tym, że Bóg jest tym, który wskrzesił martwych Jezusa, czyli Go podniósł, podniósł Go, ze śmierci. I w tych sformułowaniach nie ma mowy o tym, że go wyprowadził trzeciego dnia żywego z grobu, tylko że go podniósł. Podniósł ze śmierci, a więc że nie pozwolił na to, żeby Jezus skończył śmierć albo żeby śmierć stanowiła ostatnie słowo wobec jego historii. Oczywiście, kiedy czytamy opowiadania o zmartwychwstaniu. Natrafiamy na to, że one są ze sobą niespójne, że są sprzeczne, że nie da się ich uzgodnić. Wielu teologów wykorzystuje to, mówiąc, że właśnie, że skoro nie da się ich uzgodnić, to znaczy, że są prawdziwe, że to przemawia, przemawia na ich korzyść. To Cię nie przekonuje? No nie przekonuje, bo, bo jeśli byśmy chcieli odtworzyć tę historię, która się wydarzyła a więc mamy wielki piątek. Jezus zostaje powieszony na krzyżu, zabity. Pytanie o to, gdzie są uczniowie. Jedni są przekonani o tym, że gdzieś ukryli się w pobliżu. Natomiast większość taka, która stara się krytycznie. Przyjrzeć się tej rzeczywistości mówi o tym, że oni jednak uciekli do Galilei, że, że ich nie było w piątek, albo że uciekli jeszcze przed piątkiem, albo że uciekli po piątku, ale na pewno nie było ich po ukrzyżowaniu czy po zdjęciu Jezusa z krzyża, nie było ich w Jerozolimie. Uciekli do domu po prostu. Obawiając się być może, że im się coś stanie, a jednocześnie godząc się pewnie na to, że ta ich historia z Jezusem jakoś się skończyła. I teraz możemy oczywiście zastanawiać się nad tym, jak pogodzić te opowiadania ewangelijne ze sobą przede wszystkim. No ale to nam się po prostu, po prostu nie uda. Ja mam świadomość tego, że to przyzwyczajenie do, do opowiadań paschalnych jest tak silne, że wszelka próba mówienia na ten temat jest skazana na, na, na krytykę, też na, 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 na pewnego rodzaju niezrozumienie. Bo oczywiście można poszukiwać rozwiązań, ale znajdą się zawsze tacy, nawet wybitni katolicy, intelektualiści, którzy, którzy, mając świadomość tego, że mamy tu do czynienia z pewną trudnością, powiedzą, że jednak lepiej, żeby było tak, jak było, żeby tego nie ruszać, że właściwie wszystko zostało na ten temat powiedziane. I Próbuje się kwestię zmartwychwstania wyłączyć z teologicznego dyskursu i pokazać, że nie ma, tam nic nie ma do dodania, wszystko jest jasne, a, a tak naprawdę jasne nie jest, bo pojawia się pytanie, które, które postawił i mocno. E, zaakcentował na przykład Rudolf Pesz, który zastanawia się nad tym, jaka jest kolejność. A więc jak zrodziła się wiara w zmartwychwstanie? Czy oni uwierzyli, bo zobaczyli zmartwychwstałego? A wtedy mamy problem. C czy to jest w ogóle wiara? No bo jeśli, jeśli ja widzę człowieka, który staje wobec mnie, który tak jak wobec niedowierzającego Tomasza, i, i on widzi, i właściwie byłby no, nierozumny, gdyby zaprzeczył temu, co widzi, czy też jest odwrotnie, czy najpierw jest wiara, a potem jest widzenie, a więc czy najpierw uczniowie uwierzyli, że Bóg go podniósł? A potem przyszły widzenia. No i jak było? Ja, ja, nie, ja nie wiem, jak było. Ja mogę, mogę się domyślać i mogę, mogę poszukiwać takich e, e, rozwiązań, które wydają mi się być spójne. No każda, e, każda naukowa, a poruszamy się raczej w sferze. Teologii, a więc teologii, która chce być, chce być nauką, która poszukuje zrozumienia. To ja oczywiście jestem jednak za tą historią taką, że najpierw była wiara, a potem, potem pojawiły się, czy mogły pojawić się widzenia, które te wiary wyrażały, te wiary komunikowały, te wiary umacniały, coś co stawało się swego rodzaju takim interpersonalnym wydarzeniem wśród apostołu. Mhm. Y ale, y jak rozumiem, y tu jest cały czas ta centralna kwestia. Ona, ona się pojawia w Twojej książce i do tego też zaraz przejdę w, takim, w takiej części, bo, bo książka, jak powiedzieliśmy, monumentalna. Też ogromny tutaj podziw mam dla, dla Ciebie, bo to rzeczywiście praca niezwykła. Taka bardzo skrupulatna, bardzo dokładna. Książka była nominowana do Nagrody Znaku i Hestii w zeszłym roku. Pierwszy raz się z nią wtedy zetknąłem. Tam się też poznaliśmy na ban bankiecie ponagrodowym. Wtedy ją sobie kupiłem, bo była taka możliwość, na miejscu i rzeczywiście przeczytałem ją. Najpierw y, zaczynając od końca, to znaczy od właśnie tego Twojego podsumowania, no bo książka składa się w, dużym, w dużej części z takiego przeglądu bardzo wnikliwego i skrupulatnego różnych y, y, Teologicznych koncepcji, właśnie dotyczących kwestii zmartwychwstania. Książka się nazywa Początki Wiary w Zmartwychwstanie Jezusa od Rejmarusa do Ratzingera, Benedykta XVI. I potem starasz się zbudować taką opowieść, która w jakiś sposób dla ciebie samego wyłania się z tych tekstów, które analizujesz, tych koncepcji, które analizujesz. I do tego, jak powiedziałem, zaraz przejdę, ale jak rozumiem, jednak takim niekwestionowalnym teologicznie, taką niekwestionowalną teologicznie w obrębie przynajmniej teologii katolickiej prawdą, czy założeniem, czy dogmatem, właśnie, czyli czymś, co po prostu trzeba przyjąć, jak się wewnątrz tego pola symbolicznego czy teoretycznego. Człowiek znajduje, no to jest zobowiązany, żeby pewne rzeczy przyjąć po prostu. No i to jest właśnie ta okoliczność, że tam coś się wydarzyło poza ich głowami. To znaczy, że to jest kwestia nie tylko relacji interpersonalnych pomiędzy nimi, nie tylko ich stanu umysłu, powiedzmy. Tylko to jest właśnie coś, co wydarza się obiektywnie w każdym razie. Nawet jeżeli założymy, że można różnie to rozumieć, że to, co to znaczy w ogóle ciało w tym kontekście, w jakim ciele to zmartwychwstanie się wydarza, kim jest ten zmartwychwstały potem, już po tym fakcie, no to rozumiem, że w ramach jakby tego myślenia chrześcijańskiego, katolickiego... Sięgającego właśnie tekstów założycielskich, czyli Ewangelii, listów apostolskich i tak dalej, no to jest ta okoliczność, że tam coś się wydarza w świecie zewnętrznym wobec ich głów. Czy na taki opis byś się zgodził? W, w Twoim pytaniu jest, jest ta takie dość krytyczne, krytyczne założenie mówiące o tym, że. Coś, co nawet wydarzyło się w ich głowach, jakbyśmy tak, nazwali, tak. to nazwali, to nie jest obiektywne. Tak. Znaczy nie jest obiektywne w tym sensie, w jakim powiedziałem o... Wydarzeniu obiektywnym. Jest obiektywne, no bo każda myśl dziejąca się w, moim, w mojej głowie, jeśli ją wypowiadam, nadaje jej jakiś kształt zewnętrzny, komu się o niej mówię, no to oczywiście jest pewne wydarzenie obiektywne. Natomiast jeśli ja zobaczę teraz na środku pokoju kogoś, kto stoi i coś do mnie mówi, no to okej, okay, zobaczyłem to, jest to pewien fakt. Wydarza się to w mojej głowie, no, ale ty też tu siedzisz, no i popatrzysz na środek pokoju i powiesz, słuchaj, ja, ja nikogo nie widzę. Ja nikogo nie widzę. Przyjdzie tu jeszcze pięć osób, powie, no nie, tu nikt nie stoi. No to będzie zasadne uznać, że ja mam jakiś rodzaj halucynacji, przywidzenia. Są różne pojęcia na opisanie tego mojego stanu wewnętrznego, ale to się dzieje w mojej głowie wyłącznie, a nie w rzeczywistości poza moją głową. Natomiast jak rozumiem. Tu stawką jest pytanie o to, czy tam coś się wydarzyło poza tymi głowami, tak? No, poza tymi, tymi głowami to był przede wszystkim Jezus. To jest obiektywna rzeczywistość. Mm -hmm. Jeśli by to było wszystko tak jasne, w zasadzie takie, że on wychodzi z grobu, oni go widzą. Potwierdzają ten fakt, a więc nie potrzebują wiary. A więc w tym pierwszym kroku robimy coś takiego, że czynimy z apostołów ludzi niewierzących. Bo oni wiary nie potrzebują. Oni po prostu stają się tymi, którzy domagają się wiary od swoich słuchaczy. Trochę tak było, nie? Czy nie? Tak było w tym drugim kroku, ale pytanie jest, jaki był pierwszy krok? No tak. Czy oni są widzącymi, czy oni są wierzącymi? Gdyby oni byli widzącymi, gdyby to, tak jak mówię, wszystko było jasne, no to nie znalazłoby się tylu teologów. Ta moja setka to są teologowie, których Wybrałem sposób, można by zarzucić, arbitralny, a więc trudno znaleźć wykaz takich stu teologów, którzy wypowiadają się na, kompetentnie na temat zmartwychwstania. Było ich pewnie więcej, ale starałem się pokazać pewną reprezentację różnych poglądów. I jeśli by ta historia była taka, jak można zbudować skazań na Wielkanoc, no to, to by ci ludzie nad tym się nie zastanawiali, nie stanowiłoby to dla nich problemu, nie byłoby też próby pokazania tego, jak mówić o zmartwychwstaniu w sposób, który współczesny człowiek byłby w stanie przyjąć. Ja pamiętam, bo z kilkoma Omawianymi w mojej książce, autorami, czy teologami się spotkałem mm -hmm. osobiście i na ten temat rozmawiałem. Spotkałem się, by wymienić pewnie znanych takich w Polsce. Jego książka o zmartwychwstaniu jest, więc z kardynałem Leo Szywczykiem. Pamiętam moje rozmowy z Monachium. Na ten temat rozmawiałem również, kiedy jeszcze e, żył. Rudolf Pesch, który w kwestii rozumienia zmartwychwstania zrobił wiele i właśnie ten, ten Rudolf Pesz mówił, że jeszcze w latach 70. starał się ze swoimi przyjaciółmi z grupą ludzi, którzy teologicznie byli zainteresowani mówić o zmartwychwstaniu, unikając cudowności, więc unikając tych elementów niezwykłych, które miałyby skłonić do wiary w zmartwychwstanie. A czemu? No bo bo pewnie dzisiaj trzeba pewnie do ludzi mówić tak, żeby oni zobaczyli, że ta wiara o zmartwychwstanie, ich wiara o zmartwychwstanie będzie podobna do wiary w zmartwychwstanie apostołów. Bo jeśli powiemy, czy będziemy mówić tak, że Apostołowie zobaczyli, a więc tak jak mówię, no pozbawiamy ich wiary. Oni nie są świadkami wiary, tylko oni są tymi, którzy widzieli teraz następne pokolenia miały uwierzyć w to, że prawdą jest to, co oni opowiadają. Natomiast jeśli odwrócimy tę kolejność, jeśli powiemy, że oni są pierwszymi, którzy uwierzyli, że Bóg podniósł Jezusa ze śmierci, no to możemy stanąć w jednym szeregu razem z nimi i powiedzieć: My też wierzymy, że Bóg podniósł Jezusa ze śmierci, bo, bo co to daje? To tak naprawdę, bo pytałeś o, o tę obiektywność. Hmm. Moją odpowiedź jest: Jezus jest obiektywny i to. Historia Jezusa, historia z Jezusem sprawia, że on jest ważny. I znowu odwracając porządek, gdybyśmy zastanowili się nad tym, jakie zmartwychwstanie ma dla nas znaczenie, to z punktu widzenia takiego chrześcijańskiego egoizmu, skoro Bóg podniósł Jezusa ze śmierci, to my mamy nadzieję, że też ze śmierci dostaniemy podniesieni tak jak On, a że nasz los nie skończy się w śmierci i że Bóg nie da nam w tej śmierci strzeznąć. No i tam w credo jest, że ciała zmartwychwstanie. Ciała zmartwychwstanie to, to też jest ciekawa, ciekawa historia. Teologowie, którzy próbują bronić cielesnego zmartwychwstania, Odwołują się bardzo często do żydowskiej idei ciała, i w tej ide ta idea jest dość oczywista. No. Człowiek jest całością, więc jak człowiek umiera, to umiera. Natomiast problem, który jest jakimś na marginesie tej, tych moich rozważań, to jest problem duszy i ciała, i pytania o obiektywny charakter duszy, i o, o to, czy to jest pewna antropologiczna teoria, która pozwala nam lepiej zrozumieć człowieka, która została przyjęta przez chrześcijaństwo i została zobiektywizowana, ale tak naprawdę ciało oznacza człowieka. A więc to, że człowiek zostanie ze śmierci podniesiony. Bo oczywiście, kiedy pojawiają się dość naiwne czasami pytania, na przykład to, ludzie zastanawiają się, w jakim stanie będą, kiedy zmartwychwstaną. Czy będą w, w najlepszej życiowej formie, czy też... Jakby było najlepiej, no. Tylko, tylko ludzie mieliby y, pewnie problem... Y, w określeniu na przykład, gdyby mieli wybór, jak, jak powiedzieć, w której formie byłem, byłem najlepszy, i by mogli mieć tu już na wstępie dylemat. Natomiast jak człowiek o tym pomyśli, to pewnie myśląc o zmartwychwstaniu takim cielesnym, kompletnym, myśli się o, pewnie o całej historii człowieka, o tej, że ona. Cała zostanie zachowana, ta historia, która nas tworzyła, czy którą jesteśmy. I, I to pokazuje, jak bardzo to nas dotyczy w takim aspekcie, bo od tego, ten wątek zaczęliśmy. Ja, ja jeszcze bym na moment się przy tych apostołach zatrzymał i tej kwestii wiary, bądź wiedzy, którą mogliby mieć. Powiedziałeś o tym, że. Można ich potraktować jako, albo jako osoby, które nie wierzyły, bo właśnie w sposób dosłowny miały to doświadczenie, albo jednak jako tych, którzy jako pierwsi uwierzyli. No ale to wtedy co zrobić z tym Tomaszem niewiernym? To znaczy, jaką on spełnia funkcję i czym się różni, powiedziałbym, doświadczenie Tomasza od doświadczenia pozostałych apostołów. Opowiadanie, opowiadanie o Tomaszu należy moim zdaniem uznać za opowiadanie takie dydaktyczne, pokazujące e, kierunek myślenia w wierze, jaki się, jaki się rodzi. Że... Czyli, Twoim zdaniem, tej sytuacji obiektywnie nie było z tym Tomaszem. No, znowu to rozstrzyganie e, takie, które, które dla wielu może, może być szokujące. No, wie, wiele historii, które są opisane w Ewangelii, nie było. Dokumenty kościelne na temat Ewangelii czy Biblii wskazują też na to, że są opisane historie, które nie miały miejsca. Oczywiście ja zaciekawiony takim sformułowaniem, z którym się zgadzam, byłem ciekaw, jakie to są historie, które, tak dla przykładu, niestety w żadnym kościelnym dokumencie, a pytałem biblistów polskich takich wybitnych, czy są w ogóle jakieś takie dokumenty, które byłyby załącznikiem, czy takim rozszerzeniem tego, że skoro w dokumentach jest napisane, że pewne historie nie miały miejsca, niestety trudno znaleźć taki, taki dokument, który by napisał na przykład w przypisie, że ta historia albo taka historia się nie wydarzyła. A więc to jest moim zdaniem, dydaktyczne opowiadanie, które które na temat wiary mówi, jak wiele zresztą opowiadań, które są w Piśmie Świętym, także, także w Ewangeliach. To jest oczywiście coś takiego, co jest jakoś trudne do pojęcia, prawdopodobnie, czy przyjęcia dla osób wierzących, no bo dla osób niewierzących to w ogóle generalnie się to wszystko nie wydarzyło i nie ma sobie tym co zawracać głowy. No ale mnie interesuje to bardzo. Napięcie pomiędzy tym, co uznajemy w religii wyłącznie za subiektywne, czy tym, co jest jakby spojrzeniem na religię z zewnątrz i takim, taką analizą jej, nie wiem, pod kątem ewolucjonistycznym, społecznym, socjologicznym, psychologicznym i tak dalej. No a co ma być tym właśnie. Jakimś nieredukowalnym do innych obszarów, czy wymiarów, i analizy, i doświadczenia, rdzeniem. I stąd tak krążę wokół tej kwestii obiektywności, bo w sumie mam takie wrażenie, że Ty bardzo dokładnie i metodycznie, krok po kroku, analizujesz te różne argumenty dotyczące Realności takiej właśnie dosłownej zmartwychwstania. Na przykład analizujesz też różne argumenty na rzecz tego, że oni sobie tego na pewno nie wymyślili, bo tam różni teologowie też z tego jakby wywodzą to, że mamy do czynienia z, jakąś, z jakimś faktem obiektywnym, w tym sensie, o którym ja mówiłem. Że tam się coś zadziało niezależnego od ich głów. No na przykład, że właśnie nie było takich widocznych powodów, żeby ludzie, którzy gdzieś tam wokół jakiegoś nauczyciela, który działał w tamtym czasie, w tamtym regionie, byli skupieni, no mieli tak się narażać i z jakiegoś niewiadomego powodu, po tym jak on już został osądzony, i, I wydany na śmierć jeszcze nie było powodu, żeby, nie wiem, tam dalej głosili to jego, tą jego naukę i, i jakieś ryzyka podejmowali. Dużo takich argumentów różnych się pojawia i ty je metodycznie dekonstruujesz, to znaczy pokazujesz, dlaczego na każdy taki argument jest, jest kontr, kontrargument. I tam dochodzisz do takiego właściwie momentu, gdzie już tylko skok wiary zostaje. Ja mam takie wrażenie, bo, bo rozumiem i to są też zarzuty wobec Twojej książki, że tam jest za mało takiego stanowiska kościelnego, wyraźnego. Zaraz przejdziemy do tych zarzutów. Ale ja to czytałem jako takie doprowadzenie do, do, do rzeczywiście takiego czystego momentu religijnego. To znaczy do tego, że, że jak już zdejmiemy te wszystkie warstwy, te wszystkie argumentacje, te wszystkie jakieś próby budowania uzasadnień, no to się zostanie z takim właśnie czymś, nie wiadomo trochę czym i już tylko można tam skoczyć. To byś się zgodził z takim opisem? O to ci chodziło, czy, czy może jeszcze? Znaczy coś wrac wracając, wracając jeszcze do tej kwestii, o której mówiliśmy, o tym obiektywizmie i o tym, co dla nas może oznaczać, oznaczać zmartwychwstanie, albo to, co jest. Jak, jakie znaczenie zmartwychwstania jest dla, dla ludzi wierzących, to znowu teza, która się pojawiała, która oczywiście była krytykowana przez taką zdecydowaną ortodoksję, mianowicie to zmartwychwstanie pokazuje, jak ważne było. Orędzie Jezusa. Bo tak naprawdę to upraszczając pewnie może trochę, ale to dzięki zmartwychwstaniu Ewangelia ma znaczenie. A więc dzięki temu, że ta nauka Jezusa takie zrobiła wrażenie na uczniach, On sam zrobił wrażenie na uczniach. I to jest pewnie moja powiedziałbym intuicja taka, że to Jezus jest fundamentem zmartwychwstania, że on, tak jak wspomniałeś, no było wielu nauczycieli, yy, którzy w tamtym czasie działali, którzy często kończyli tragicznie i kończyła się tragicznie historia ich szkoły, ich uczniów. Najczęściej to się rozpadało. Tu nagle okazuje się, że śmierć nie jest wcale końcem, a paradoksalnie staje się przełomem. Przełomem, który prowadzi do tego, że uczniowie podejmują dzieło, które Jezus rozpoczął, podejmują jego nauczanie i to nauczanie znowu paradoksalnie po jego śmierci nabiera impetu. Więc nie ma założyciela, a jego nauka. Jest coraz mocniejsza, coraz zatacza coraz szersze kręgi oddziaływania. I jeśli byśmy starali się zrozumieć, co stało się i co stało się za apostołami, to pewnie to, to jest moim zdaniem jakaś odpowiedź na to, jak można rozumieć zmartwychwstanie, że to spotkanie z Jezusem było dla nich. Tak silne i tak, takie rodziło wielkie nadzieje, takie w nich dokonało, takich zmian dokonało w nich, że oni nie byli w stanie sobie poradzić z jego odejściem. Oczywiście, znowu. Ale to jest taka psychologizacja, nie? No, no tak, tylko. Tylko tak naprawdę mamy, mamy dwie możliwości. No albo, albo uznamy, że coś się stało z uczniami, i to stało się nie z jednym, chociaż też takie pomysły są, że, że to Piotr jest tym pierwszy, który, pierwszym, który, który wierzy i który tę wiarę zaszczepia, zaszczepia w innych, ale ja się zastanawiam nad tym, czy, czy taka etykieta psychologizacja jest, jest etykietą, która powoduje to, że, 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 że koncept jest nieprawdziwy. Bo jeśli apostołowie... To, to zależy w jakim sensie. Myślę. No właśnie, ale jeśli, jeśli apostołowie... Byli, by, byli nastawieni, byli t, t, tak mocno związani z Jezusem. I to pokazuje, że On musiał być niezwykły, że oni to życie związali z Nim i ten świat im się zawalił. I zwracają też teologowie uwagę na to, że yy, oni starali się zastosować tę y, naukę, którą Jezus głosił do tej historii, którą przeżyli z Jego, z jego śmiercią, a więc naukę o, o Bogu, który nie pozostawia swojego wybrańca śmierci, a więc Go z tej śmierci, śmierci podnosi. I, I to jest, tak, tak mi się wydaje, to, co jest istotne. Oczywiście krytycy powiedzą, że to właśnie takie psychologizacje, które już, już były, i że właściwie to, to nie jest rzeczywistość obiektywna. No, ja mam wrażenie, że to jest rzeczywistość obiektywna. Jeśli co, coś się wydarza, jeśli e, e, dzięki temu, czy dzięki tym sformułowaniom, Ewangelia staje się żywa i jeśli z tej wiary zmartwychwstanie wynika to, że, że ci ludzie, do których ta narracja trafiała, no byli gotowi tę naukę przyjąć, brali tę ostatnią kromkę chleba, łamali się z drugim człowiekiem, dawali mu kubek wody, jeśli był w potrzebie, jeśli był przybyszem, to go przyjmowali. A więc... Mieli świadomość, że czynią to ze względu na tego, którego Bóg ze śmierci podniósł. Ale nie jest tak, że oni dlatego tak właśnie y, czynili, jak mówisz, y, i że później no, te pierwsze powiedzmy 300 lat istnienia kościoła y, chrześcijaństwa, kościoła kształtującego się wtedy to, jest historia męczenników i, i właściwie wszyscy tam święci do któregoś momentu to są, to są męczennicy, łącznie z Pawłem, łącznie z Piotrem i wieloma innymi, czyli tymi ojcami założycielami. No, Że, że oni to wszystko robili dlatego, no, że właśnie oni uważali, że on tam naprawdę z martwych wstał. W sensie, że oni nie uważali tak, jak ty to teraz rekonstruujesz. Jakbyśmy mieli ich zapytać, jakby, co oni wtedy myśleli o tym, to oni by nie powiedzieli tego, co ty, tylko by raczej powiedzieli, no, że właśnie to wszystko się wydarzyło dosłownie i naprawdę. Czy, czy tak by było, czy właśnie może inaczej? No to byłoby ciekawe, chętnie bym ich zapytał. <grym> co się, wyda się wydarzyło? Niestety. <grym> niestety ich nie mamy i możemy jedynie odtwarzać to, co się z nimi działo i co się w nich stało. Oczywiście zawsze pojawia się i być może to jest prymitywne to co, to, co powiem, ale takie myśli mi chodziły po głowie, mianowicie, no skoro... Wiara miałaby zależeć od tego, że ktoś zobaczył zmartwychwstałego, to pojawi się pytanie, dlaczego to się nie dzieje do dzisiaj, dlaczego my nie widzimy zmartwychwstałego, dlaczego e, tak naprawdę Kościół ogranicza tę obecność, czy, czy definiuje tę obecność powiedzmy tak, że gdzie dwaj albo trzej, tam ja jestem. Tak. Ale to jest kwestia wiary, bo, bo gdzie byli dwaj, albo trzej, albo wielu, to ta obecność pozostaje po, poza widzeniem, poza, po, poza słyszeniem. Jedynie jest jakieś przekonanie, że, że tak jest, a skoro dzisiaj tak jest, to dlaczego tak nie miało być kiedyś? I odwrotnie, dlaczego jeśli kiedyś, no właśnie ten Jezus, po zmartwychwstaniu, tak jak czytam, miał przez 40 dni tylko się ukazywać. Mógł więcej się ukazywać. U... No nikt, nie, nikt nie odnotował sytuacji takiej, że ukazał się komuś, kto był obcy. To wszystko dzieje się we własnym gronie. Opowiadanie o tym, że. Jezus przez te 40 dni miałby coś jeszcze dopowiadać, czego nie dopowiedział, co, co zapomniał, co wyjaśnił albo rozwiewał, rozwiewał problemy. Wielu sobie tak to wyobraża, że tak było. Natomiast pojawiają się pytania: no, gdzie, gdzie w tym czasie był, co się z nim działo, jak funkcjonował, jeśli ta cielesność była. To, to wszystko. Rodzi, moim zdaniem, więcej, więcej pytań niż odpowiedzi. Ale to przecież, bo tak ciekawie nam się rozwija ta rozmowa. Ja, ja celowo tak się stawiam w tej pozycji, w której stoję. Ale to ty tu jesteś księdzem, a ja jestem przecież agnostykiem z wychyleniem metafizycznym, z jakąś sympatią i, i takim, taką skłonnością ku chrześcijaństwu pogłębiającą się niewątpliwie w ostatnich latach, ale, ale też żeby to, dlaczego na tym stanowisku stoi nie tylko z retorycznych powodów, tylko też dlatego, że ja, mi się tak wydaje, że ja rozumiem ten nacisk na tą obiektywność w chrześcijaństwie. To znaczy, że może dlatego, że też jest to dla mnie jakoś pociągające, że tu jest takie postawienie sprawy, że, że jeżeli te stawki są takie wysokie, i my w to idziemy naprawdę tak na całego, i, i jesteśmy za to w stanie oddać życie, jesteśmy w stanie naprawdę wszystko na to postawić, no to nie możemy założyć, że to są kwestie tylko naszych reakcji psychologicznych, czy tego, że nie jesteśmy sobie w stanie z czymś tam. Poradzić. No bo znamy te mechanizmy już dzisiaj bardzo dobrze. Yy, mamy to opisane, przeanalizowane i tak dalej. Ale dla mnie jest istotna różnica jednak w takich dwóch opowieściach. Jednej, w której to się dzieje naprawdę nie w głowach tylko. I drugiej, w której to się dzieje tylko w głowach. Yy, I powiem szczerze, że jakbym miał wybierać, tak wiesz, emocjonalnie to bym właśnie wybrał tę pierwszą. W tym sensie rozumiem ten nacisk, że, że, że to jest takie ważne. No ale właśnie to, to ty tu jesteś, księdze, przecież. No ja <laughs> raczej występuję jako, jako naukowiec, który, który pewną kwestię próbuje, próbuje zbadać. I, i... A jesteś w stanie rozdzielić te dwie tożsamości? No trudno, trudno to, to rozdzielać, ale yy, ja nie widzę yy, z punktu widzenia nawet, nawet wiary, yy, żeby to była jakaś, yy, jakiś kłopot oprócz tego, że, że tak jak mówisz, no, ty byś wolał, żeby, żeby było tak, czy gdybyś miał wybierać, to byś wybrał tak. Natomiast, natomiast to nie chodzi, nie chodzi o wybieranie. Bo, wiem, bo moje, moje pytanie... Moje pytanie jest z kolei takie, no skoro wiara zrodziła się z widzenia zmartwychwstałego, to dlaczego to nie dzieje się dzisiaj? Dlaczego ten zmartwychwstały nie jest po prostu tak widoczny, jak, jak był widoczny czy w tych opisach, tak powiedzmy? Nie przekonują cię teologiczne odpowiedzi na to pytanie? Na przykład? No, na przykład te wszystkie, które wiążą się z tą tajemnicą wcielenia czasu, z tym przecież, że chrześcijaństwo wyjściowo jest religią oczekiwania na drugie przyjście, ale ono się nie wydarza, ale właściwie nie wiemy, dlaczego się nie wydarza. Może dlatego, że to, co jest czasem w naszym doświadczeniu, to jest czymś zupełnie innym w boskim. W boskiej powiedziałbym, rzeczywistości czy, czy percepcji. No. Wiele jest chyba takich różnych prób. Poradzenia sobie z tym, że nie nadchodzi ten Chrystus, nie pojawia się ponownie. Pierwsi chrześcijanie jeszcze są przekonani, że za ich życia się pojawi po raz kolejny. Apostołowie są przekonani, że tak będzie. Potem się okazuje, że jednak sprawa się przeciąga. Zresztą przecież powstanie kościoła takiego scentralizowanego, instytucjonalnego też się chyba wiąże właśnie z tym, że okazuje się, że jednak trzeba się tu zorganizować na, na dłużej jeszcze. To, to, to brzmi wszystko jak. Dorabianie trochę, oczywiście, teorii do rzeczywistości, która nie odpowiada tym wyjściowym fantazjom, no ale, ale jakby takie odpowiedzi się pojawiają w tradycji. No, pojawiają się takie odpowiedzi, takie odpowiedzi się przyjęły w tradycji. Natomiast to, co mnie interesowało z punktu widzenia pisania tej książki, to właśnie odpowiedź na pytanie. W jaki sposób apostołowie doszli do przekonania, że On żyje, że On został ze śmierci podniesiony. I dlatego przedstawiłem tych teologów, którzy jakimś przekonaniem szukali odpowiedzi, ale jednocześnie znajdowałem takie odpowiedzi, które nie wiązały się z namacalnością, z dotykaniem, z widzeniem czy ze słyszeniem, tylko tak, jak powiedziałem wcześniej, że to wszystko służyło opisaniu pewnego doświadczenia, pewnego przekonania, pewnej interpretacji historii Jezusa i to w sposób taki, że to zawsze, zawsze budziło jakieś kontrowersje. I to budziło kontrowersje tak po stronie protestanckiej, bo to pewnie więcej było kontrowersji, bo protestanci bardziej się tym zajmowali, mając większą swobodę poszukiwań, aczkolwiek równie ograniczoną. Był taki teolog protestancki Willy Marksen, który sformułował prawdę o zmartwychwstaniu jego zdaniem tak, że powiedział, że sprawa Jezusa idzie dalej i na tym polega zmartwychwstanie. A więc, że ta sprawa Jezusa, więc ta, ta, no, to nowe widzenie świata, nowa możliwość postrzegania świata, taka, taka ewangelijna jest czymś, co jest warte tego, żeby tak powiedzieć. Oczywiście nie jest tak, że w takim razie można mówić o zmartwychwstaniu Mikołaja Kopernika, wiesz, Krzysztofa Kolumba albo Alberta Schweitzera. No każdego generalnie, kto coś tam zrobił w historii ta sprawa później żyje. Tylko, że ani Kopernik, ani Schweitzer. Nie, nie, mają, nie mają tylu wyznawców, nie mają tylu ludzi, którzy rzeczywiście wiążą swoje życie z ich nauczaniem, z ich przykładem. I, i, i to jest pewnie. To jest pewnie od, odpowiedź na, na, na pytanie o znaczeniu. Dlaczego, dlaczego ten Marksen, moim zdaniem, wybitny biblista i teolog. Mówi o tym w ten sposób, że właśnie sprawa Jezusa idzie dalej. Katolicki teolog Skilebek mówi o tym, że uczniowie zawiedli, że go opuścili, ale jednocześnie doświadczyli jego, jego przebaczenia i to zrodziło w nich przekonanie, że że, że to jest żywe, że On jest, on jest żywy. Oczywiście yy, można, yy, można, można zarzucać, że to jest mało obiektywne. Yy, yy, chrześcijaństwo chciałoby w jednym ze swoich nurtów, powiedzmy, takich bardzo ortodoksyjnych, hmm. chciałoby być bardzo obiektywne i bardzo hi historyczne. Dobra. więc. Yy, yy, nawet jeśli, jeśli, tak jak wspomniałem, mówi o tym, że pusty grób nie, jest nieistotny, nie ma znaczenia, ale że był pusty. <gry> Więc to, nie, to, to jest to jest tego rodzaju, tego rodzaju rozważanie. Bo to, to także oczywiście tu ani niczego nie rozstrzygniemy, ani to nie jest tak, jak. jak Wspomniałeś już, że możemy znaleźć dowody na to, że powiemy, że tak, tak. było. Nie mamy, nie, nie mamy tych świadków. Mamy jedynie ich pisma, e, czy pisma, które do nich nawiązują. Możemy się zastanawiać, dlaczego tak napisali, jaki był cel napisania tego. I oczywiście będzie ten nurt, który będzie mówił, że to jest historyczne, ale. Jak to jest historyczne, to się nie zgadza, bo mamy y, cztery Ewangelie, których nie uzgodnimy, a więc musimy wybrać, która mówi prawdę albo kombinować, jak to zrobić, żeby, żeby mimo że się nie zgadza, żeby się zgadzało. A więc, Że na przykład, jak wspomniałem, uciekli do Galilei, ale nie uciekli, albo część uciekło, a część nie uciekła. Jak część uciekła, no to mamy tych, co uciekli, i tych, co nie uciekli, i wtedy pasują nam te opowiadania, które, które znamy. Ja myślę sobie, że, że ciągle to domaganie się takiej historyczności, namacalności, zastanawiania się nad tym, czy, czy jakie to, to ciało Jezus miał, czy jad, czy nie jad. Oczywiście to rodzi więcej pytań, bo już z tym jedzeniem to na przykład pytanie o, o fizjologię, czy o ciąg cudów, który musiałby temu, te, temu towarzyszyć. I tak sobie myślę po, po rozmowach jeszcze przed laty właśnie z Rudolfem Peszem, kiedy, kiedy on miał taką, taką nadzieję, że będzie można mówić o zmartwychwstaniu bez cudowności, a więc bez tych wszystkich takich zjawisk, że Jezus przychodzi, że Go dotykają, że On ich jeszcze, jeszcze poucza, biorąc pod uwagę to, że to jest sposób opowiedzenia tej historii, opowiedzenia tego. Że, że, że Jezus jest ważny i jeśli to dla chrześcijan, jeśli ta historia sprawia, że On jest ważny i że oni są przejęci przykazaniem miłości, które jest osią tak naprawdę Ewangelii, no to pewnie ta, taka jest rola mówienia o zmartwychwstaniu, ale powiedziałbym, że to jest rola Taka służebna wobec, wobec tego, by, by ludzie podjęli to orędzie Jezusa i, i przemieniali świat w taki właśnie sposób. Hmm. To, to jest pewien element tylko istotny i fundamentalny, tak jak mówisz, ale nie jestem teologiem, ale tak, tak na moje oko to wygląda. Że jeden z kilku fundamentalnych elementów tej doktryny chrześcijańskiej, katolickiej, no bo tu jest jeszcze kwestia wcielenia, nie mniej istotna. To znaczy założenia, że dwie natury ma Jezus, że jest Bogiem i jest człowiekiem, że więc to ciało, które po ziemi chodzi, jest ciałem ludzkim. Jest tu ludzka natura, z pewnymi oczywiście modyfikacjami, na przykład dotyczącymi grzechu pierworodnego, natomiast jest też natura boska. No i ta figura tego absolutu, tego czegoś najpotężniejszego, co się pojawia w Betlejem, co się pojawia. W tym najdrobniejszym, najbardziej bezbronnym z kolei, jest też taką figurą, powiedziałbym, niezwykle przemawiającą do, do wyobraźni i taką istotną. Tutaj w tytule jest Benedykt XVI. No te rozważania Ratzingera o właśnie takiej belce na oceanie nicości, jaką jest wiara, czy Kościół, czy Chrystus właśnie i o, tych, o tym fakcie, że oto to, co absolutne pojawia się w tym, co doczesne, bezbronne, historyczne, krótkotrwałe, ludzkie właśnie, ale wkracza w to i łączy się z tym w sposób pełny, no jest też czymś, co jest nieodłącznym elementem tego sposobu widzenia rzeczywistości i, i tego, tej opowieści, e, która jest aktem założycielskim e, Kościoła czy, czy religii chrześcijańskiej, e, to jak wobec tego byś patrzył z tej perspektywy, tej interpretacji na ten wątek? No właśnie co ciekawe, ten, ten aspekt, o którym wspominasz, nie, nie pojawia się zasadniczo w rozważaniach paschalnych. Mm -hmm. Raczej jest mowa, mowa o, o Jezusie z Nazaretu, który, który poniósł śmierć na krzyżu. W niektórych koncepcjach pojawia się sformułowanie mówiące o tym, że zmartwychwstanie jest dowodem bóstwa Jezusa, czy Jego boskości, tak. ale to nie, nie zostaje w żaden sposób uzasadnione. Natomiast yy, yy, wielu teologów, czy większość teologów o, omija ten wątek i tak jak myślałem sobie, że, że będą się tym zastanawiać, nad tym zastanawiać, to jednak nie było to przedmiotem refleksji, która by prowadziła do tego, że co się stało w momencie śmierci, gdzie się podziało, gdzie się podziało bóstwo, a gdzie człowieczeństwo, że umarł Jezus jako człowiek, nie umarł jako, jako Bóg, bo jako Bóg nie, nie mógł umrzeć. To jest... Właśnie interesuje co teolog Piotrowski o tym sądzi. Nie, no, to co. To, co mo można. Bo to jest. To, co, o co pytasz, to jest. Znowu to temat, może na, 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 inną, na, na inną rozmowę, na, na. w ogóle, na, na inną perspektywę. Natomiast. To ja tylko do, doprecyzuję, o co. Dlaczego to pytanie zadałem? Bo, bo mam wrażenie, że. Jeśli, e, znowu, tak sobie wyobrażam, wchodzę w umysł e, wierzącego katolika teraz, <laughs> reprezentuję go tutaj, e, takiego ortodoksyjnego na, na, na full, jak to się mówi, no że, że jak e, bym założył, e, że na tym poprzestaje, na takim opisie, jaki dałeś, to znaczy, że e, no, traktuję to jako właśnie taki rodzaj... E, ksiądz doktor Piotrowski skrył twarz w dłoniach teraz. Nie wiem, czy państwo tego nie widzą, ale wiem, czy to jest reakcja na moje, na moje wywody, czy nie. zupełnie jest to niezwiązane jakby z nim. W każdym razie, w każdym razie wyobrażam sobie, że, że poprzestanie na tym, że to tylko jest powiedzmy jakiś rodzaj Reakcji na śmierć ukochanego nauczyciela, którego przesłanie było tak silne, tak przemożne, tak rewolucyjne, że, że chce się to przesłanie ponieść dalej i na, na właśnie skrzydłach, że tak powiem, tej reakcji psychologicznej, ono potem jest w historię niesione w tej metaforze z martwych wstania, bo, bo, bo tak trochę rozumiem to, co przedstawiłeś. Jeśli na tym poprzestajemy, no to, to, to co robimy z, tym, z tą całą resztą w takim razie? Czy, czy ją też reinterpretujemy wobec tego w ten, przez ten pryzmat? To znaczy, czy widzimy to w ogóle jako czysto ludzki koncept, który na skutek różnych intensywnych przeżyć, bogatej metaforyki, specyfiki kultury, w której to powstało, Świadomości ówczesnych, ówczesnych ludzi żyjących przed oświeceniem, przed epoką rozumu, odczarowania świata, i tak dalej, więc jakby rozpoznających rzeczywistość po prostu w takich kategoriach. No to czy, czy, czy dzisiaj właśnie w ogóle to czytamy wszystko przez taki pryzmat i, i czy wobec tego no. Istnienie teologii Kościoła w takiej postaci, w jakiej dzisiaj istnieje, ma rację bytu, twoim zdaniem? Zresztą stawiasz dość fundamentalne pytanie i, i znowu... Jak tutaj na tematykę przystało nasze. Tak, tak, ale to, to odpowiedź pewnie się domyślasz. No, będzie ten nurt, który, który będzie uważał, że tak naprawdę... Wszystko, co teologia miała osiągnąć, osiągnęła, i te, że teraz zadaniem teologii jest bronić tych osiągnięć. Mhm. I że ludzie powinni się cieszyć, że te osiągnięcia są tak wielkie i że powinni tych osiągnięć strzec. A będzie nurt, który nieśmiało stara się pokazać, że trzeba pewne rzeczy wiele rzeczy być może wszystko na, na nowo przemyśleć na nowo podefiniować a może właśnie może nie definiować tylko popisywać bo, bo z definicjami są zawsze problemy kiedy się coś zdefiniuje trudno trudno to odkręcać mówi się o, o, o dogmatach i o reinterpretacji dogmatów cokolwiek cokolwiek to znaczy Natomiast jeśli zdamy sobie sprawę z tego, no, czy, czy jak to ludzi interesuje dzisiaj i, i, i czy, to jest, czy to jest ciekawe, czy, czy, czy nie jest ciekawe, no bo ktoś powie, że, że teologia nie jest po to, żeby była ciekawa. No właśnie, jak nie będzie ciekawa, to nie będzie. Nie będzie ludzi interesować, nie będzie chętnych, żeby, żeby się w to zagłębiać. Ty powiedziałeś o, o ludziach takich ortodoksyjnie wierzących. No, oni generalnie woleliby, żeby nic nie zmieniać, nawet jak nie rozumieją, nawet jak coś im się nie zgadza, to zaciskają zęby, zatykają uszy i oczy i pewnie lepiej się w tym, w tym czują, czy z tym czują. Natomiast no, są ludzie, dla których Rzeczy są interesujące, ale są niespójne, chcieliby zrozumieć, ale nikim w tym nie pomaga, i pytanie jest takie: czy teologia ostanie się na zasadzie takiej, że będzie powtarzać stare definicje, a więc będzie bronić za wszelką cenę pozycji nawet tych, tych, które są nie do obrony, mając pretensje, na przykład do metody historyczno-krytycznej? Że, że taka powstała i że trzeba ją stosować, ale jednocześnie trzeba stosować umiarkowanie z ograniczeniami i że metoda historyczno-krytyczna niczego nie daje. To tylko podaję jako przykład, być może o tym jeszcze wspomnimy. Ale no, to, to, jest, to jest właśnie pytanie, które rodzi się z Twojego pytania. No, jaką, jaką drogę wybrać? Czy Bronić starych pozycji, uważając, że są najlepsze i że wszystko zostało powiedziane, czy też może trzeba szukać nowej opowieści, czy opowiedzenia tej historii takim językiem, który by przemawiał do współczesnego człowieka? I znowu pojawi się zarzut, że teologia i religia nie jest po to, żeby się współczesnemu człowiekowi przypodobać, ale że ten współczesny człowiek ma. Ma wierzyć, ale co zrobić, jak ma problemy z wiarą i, i, i nie bardzo mu się to wszystko składa? Hmm. No tak, ale no właśnie, bo, bo powiedziałeś o tym, że teologia powinna być ciekawa. To jest książka, ta o której tutaj cały czas rozmawiamy, czy wokół której rozmawiamy, twoja książka początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa, która jest, jak powiadam, po raz kolejny pokaźnych rozmiarów, ale jest pasjonująca I, i to nie tylko dla człowieka wierzącego, ale i właśnie od wiary jakoś odległego, mniej lub bardziej. Jest świetnie napisana, jest świetnie udokumentowana, jest to też, no, poza tym, że jest świetnie napisana, to taka naprawdę bardzo Gruntowna, kompetentna praca naukowa. Trudno sobie wyobrazić, żeby można to było skrytykować pod kątem, nie wiem, rzetelności naukowej, etc. Tymczasem tę książkę przedstawiłeś jako podstawę do Wszczęcia procedury habilitacyjnej, no i nie dostałeś tej habilitacji. Była wokół tego duża dyskusja w Tygodniku Powszechnym. Ja się też dowiedziałem o tym, co tam się wokół tej książki Twojej dzieje właśnie z tygodnika. Przyznam, że trochę byłem zdziwiony, że można tego typu książkę, tego typu pracę jako podstawę do habilitacji odrzucić, też mówię to znając trochę rzeczywistość prac habilitacyjnych w polskich uczelniach i na polskich wydziałach humanistycznych, różnie to wygląda jak wiadomo, I, i wiele, ale, ale wiele, wiele takich książek miałem w rękach, które były habilitacjami którym wiele moim zdaniem brakuje do, do wiele, wiele do tego, co, co, co ty zrobiłeś no i argumentacja była właśnie, powiedziałbym, taka kościelno-ortodoksyjna, to znaczy zarzuty wobec ciebie były takie, że ty tutaj za mało, za mało jesteś ortodoksyjny właściwie, tak by się to dało opisać. No zainteresowani mogą przeczytać gdzieś na stronach, są powieszone recenzje i zarzuty, które były omawiane i w w tygodniku powszechnym w gazecie wyborczej był obszerny tekst na ten temat. Natomiast no właśnie to kolejne pytanie, i to pewnie szersze pytanie o to, czy teologia jest nauką, czy ma prawo stawiać pytania i szukać odpowiedzi, czy też zadaniem teologii, tej naukowej jest komentowanie katechizmu i Cytowanie na przemian papieskich dokumentów, papieskich orędzi, encyklik i mówienie o tym, że to właśnie zostało tak pięknie powiedziane i pięknie nazwane i właściwie nic dodać, nic ująć. Ale... Nawet te rozważania profesora Szaciłowskiego o zapałkach ujęta Pawła II, jego zamiłowaniu do kolekcjonowania zapałek, były wysoko oceniane i publikowane na łamach czasopism teologicznych, to oczywiście nie jest to odosobniony przypadek wyłącznie teologii, bo, bo w różnych dziedzinach humanistyki takie prowokacje były prowadzone, ale no, takie rzeczy, jak widać, przechodzą, a twoja praca nie przeszła. No to pewnie jest jakiś, jakiś problem i świadectwo tego, na jakim poziomie mamy, mamy polską teologię i czym właściwie teologowie po, polscy chcieliby się zajmować. Ale ja widzę w tym jeszcze pewnie taki głębszy problem, że dla wielu, dla wielu teologów ważne jest to, co jest treścią. Treścią ich wiary, i to przekonanie o tym, że stoją na stanowisku albo że ich zadaniem jest obrona wiary, i każda próba innego, nawet spojrzenia na wiarę, jest zamachem na, na, na wiarę i zamachem na ortodoksję i jakimś niebezpieczeństwem, które należy wszelkimi możliwymi sposobami zwalczać, i to pewnie jest. Po, pokłosie takich postaw. Yy, mówiłeś o tym, że potrzebna jest ta nowa opowieść i, i jakiś rodzaj spojrzenia, yy, okiem, yy, które uwzględnia też wszystko to, co powiedzmy wydarzyło się w historii nauki, w historii kultury przez tam ostatnie 300 lat. Ty, ty zaczynasz od XVIII wieku, w, tym, w, te, w tej książce, się przyglądać tym różnym koncepcjom dotyczącym zmartwychwstania. No, ale jak się czujesz z tym, że, że właśnie ta Twoja opowieść jakby nie, nie trafia w instytucji, no, w której jesteś zakorzeniony, w której funkcjonujesz od, od lat. A jednocześnie nie odchodzisz z Kościoła, jak rozumiem. To nawet to nie, jest, nie jest pewnie opowieść o instytucji, tylko to jest opowieść o pewnych nurtach y, myślenia, pewnie w polskiej, w polskiej teologii, b, braku odwagi do tego, żeby y, zmierzyć się y, z problemami, które, które się pojawiają. Y, książka. Y, y, jest swego rodzaju takim kompendium wiedzy na temat powstania wiary w zmartwychwstanie od, od Rajmarusa do Benedykta, do czasów nam współczesnych. Natomiast pewnie ci, którzy chcieliby uzyskać takie ortodoksyjne stanowisko ode mnie, chcieliby, żebym każdego, który. Z tych teologów, który coś powiedział nie tak albo pomyślał inaczej, żeby go skrytykować. Jeśli ktoś się zapozna z tą książką, to zobaczy, że nawet w gronie polskich teologów, którzy się tym zajmowali, pojawiają się różne zdania, odmienne traktowanie pewnych kwestii paschalnych. Więc. Nie jest to jakaś myśl taka jednorodna, która by mogła uchodzić za reprezentatywną. Mm -hmm. Bierzemy polskiego teologa i myślimy sobie, że na pewno będzie tak jak trzeba, bierzemy innego i to się yy, zmienia. A więc no to, to jest pytanie, które, które pewnie trzeba będzie sobie stawiać. Mam nadzieję, że. Do tego zmartwychwstania jeszcze będziemy wracać do zmartwychwstania jako przedmiotu refleksji. Ja mam nadzieję, może się uda napisać książkę, czy zrobić z tej dużej książki mniejsze, mniejszą książkę, która będzie bardziej hmm. przystępnie napisana, może mniej naukowa, ale bardziej pokazująca, jaki jest problem ze zmartwychwstaniem w ogóle, po to, żeby stało się to przedmiotem namysłu i refleksji bo jeśli nie stanie się przedmiotem namysłu i refleksji, to po prostu popadnie, popadnie w zapomnienie. Tak mm -hmm. jak powiem, przestanie być interesujące, przestanie być ciekawe. Mm -hmm. e, to jest e, dla ciebie osobiście jakiś moment taki, e, nie wiem, przełomowy w, też w twoim funkcjonowaniu w instytucji kościoła, czy... Czy nie, jak to, jak to widzisz? Bo, bo ja też odwołuję się do tej dyskusji, która na łamach Tygodnika Powszechnego się ukazała. Tam Piotr Sikora rozmawiał z Tomaszem Polakiem i Sebastianem Dudą na, na temat twojej książki. No, dość powiedziałbym ostro ocenili obydwaj. Stan polskiej teologii, i, i też to, w jaki sposób właśnie podchodzi się do takich badań krytyczno-historycznych, jakie w tej książce przedstawiasz. Ale też myślę właśnie o, o takim impulsie, żeby wychodzić poza takie oczywistości doktryny, żeby szukać. Z pomocą tych wszystkich narzędzi, które nowoczesna nauka daje, odpowiedzi na te pytania fundamentalne. No, zastanawiam się, jak właśnie w tej rzeczywistości, tak jak ją widzimy, tak jak ona reaguje też na ciebie, ty, ty wciąż się czujesz i funkcjonujesz. Nie odbyła się żadna debata z moim udziałem na temat tej książki, taka, która by mnie na przykład. Y Wzięto jako oskarżonego i przepytano na okoliczność te, tego, co napisałem, i tego, tego, co można na ten temat powiedzieć. Oczywiście książka jest duża, ale to nie powoduje tego, że, że kwestia jest zamknięta, albo ja nie traktuję siebie który, jako tego, który wszystko na temat zmartwychwstania powiedział. Szkoda, że tej debaty nie ma. Cieszę się, że Książka znalazła odzew wśród, powiedzmy, nie teologów zawodowych. Nakład się wyczerpał. O. To jest, to jest smutna, smutna informacja, ale. Będzie do dróg? Będzie. No mam nadzieję, że będzie w formie teraz elektronicznej. Będzie pewnie e-book zrobiony, że to się uda w najbliższym czasie zrobić, bo wielu ludzi pewnie po tych medialnych komentarzach jest I to jest zainteresowanych i to jest też ciekawe, że ludzi to interesuje, że siebie znajdują w tych pytaniach i tych problemach. I to uważam jest jakaś nadzieja większa niż powtarzanie katechizmowych definicji. A będziesz za pięć, 6 lat, nie wiem, może dziesięć wymieniany obok takich osób jak Eugen Dreverman, Hans Küng na przykład, myślisz? Czy dołączysz do, do nich? Czy nie, to, to? to... Przypomnę teolodzy, którzy obłożeni zostali zakazami. Hans King pozostał w kościele, Dreverman chyba z kościoła odszedł. Ale no, wybitni teolodzy, obydwaj, King zwłaszcza, ale właśnie tacy, którzy proponowali różne nowe koncepcję nowe odczytania, Dreverman psychoanalizę stosował z powodzeniem do analizy i teologii, i rzeczywistości kościelnej. Jest to jego praca, kler, taka wielka, po polsku też wydana. No Hans King to, to w ogóle jest osobna postać i historia, ale też taki bardzo nieortodoksyjny. Czy będzie Eligiusz Piotrowski tam w tej, w tej ekipie? Nie, nie, nie <grym> będzie. To, to są... To są wielkie, wielkie nazwiska. Z Kingiem też miałem jakiś kontakt. Nawet o Kingu pisałem taki pośmiertny tekst w tygodniku, pewnie powszechnym. Kłopoty ludzi, którzy, którzy starają się zrozumieć swoją wiarę, bo pewnie od tego zawsze się zaczyna wynikają z tego, że, że pewnie wchodzą na, na ścieżki, którymi nikt wcześniej nie chodził, że szukają rozwiązań, które, które by pozwoliły im zachować jakąś uczciwość wobec, wobec samych siebie, wobec, wobec tego, kim są, jak myślą, wobec pewnie fundamentalnych zasad, zasad logiki także i, i tego, żeby teologia była nauką. King do końca pozostał wierny. Napisał taką książkę też, Dlaczego Pozostanę w Kościele. To, to są historie pewnie poszczególnych ludzi. W mojej książce też są przytoczone historie tych, którzy zmagają się ze swoją wiarą, zmagają się zrozumieniem tego, tego w co wierzą. Jest taki przejmujący w książce e, tekst e, Gerda Ludemana, e, który także prezentuje swoje osobiste zaangażowanie e, w to, czego szuka i to, e, jak stara się wiary zrozumieć. A więc to są te, te rzeczy, które, które lu, ludzi dotykają, i to jest pewnie też specyfika. E, teologii że ona zawsze gdzieś y, rodzi się z ludzkiej historii i z tego jaką historię człowiek ma za sobą hmm. Jaką ty masz za sobą historię? Jestem bardzo ciekaw tego. To jest odwrotny kierunek, bo, bo zazwyczaj od tego można zaczynać takie rozmowy podcastowe, a ja zacząłem od wątków teologicznych, a teraz chciałem trochę przejść do ciebie po prostu. I, i bardzo mnie ciekawi ta twoja droga do. Kościoła, do teologii? Jak, jak to się stało w ogóle, że zostałeś księdzem? Nie, to, to jest. Historia tu jest taka, powiedzmy, standardowa. Nic nie, nie, niezwykłego się nie wydarzyło, żadne, żadne nadzwyczajne historie nie miały, nie miały miejsca. Natomiast pewnie teologia, jak, jako Taka to rodzi się wtedy, kiedy, kiedy człowiek zaczyna dostrzegać pytania, które rodzą się w jego wierze, kiedy, kiedy myśli, kiedy czyta, kiedy coś zaczyna mu nie pasować, kiedy coś jest niespójne, kiedy wydaje mu się, że, że, że nie, nie do końca to, co nawet powtarzał i w co, w co wierzył, staje się... Przedmiotem namysłu, i wtedy, wtedy rodzą się pytania i te pytania człowiek stawia uczciwie, to musi uczciwie starać się na te pytania odpowiadać. I to jest pewnie też jakieś niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo teologii, że, że człowiek no, chce. Poznać prawdę, tak jak tu starałem się pokazać w tej książce, no jak można sobie wyobrazić, czy jak mogła wyglądać ta droga apostołów od, od krzyża, czy od, od śmierci Jezusa do wiary w zmartwychwstanie. I, 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 i to, jeśli, jeśli uda się zaszczepić, zaszczepić komukolwiek takie pytania i, i zaproponować odpowiedzi, no to okaże się, że to. To zadanie w jakiś sposób zostało wykonane. Dużo jest w takich rozmowach o religii, specyficznie o chrześcijaństwie, mowy o tym, że no rzeczywistość tej wiary to nie jest spekulacja wyłącznie, że oczywiście ta kwestia intelektualna jest istotna, ale że. Tym, co najważniejsze tutaj jest żywe doświadczenie religijne, jakieś żywe doświadczenie spotkania z jakimś ty. Przypomina mi się tekst, który jakoś bardzo mi się kojarzy od początku tej naszej rozmowy, bo, bo to, co mówisz, to też w jakiś sposób zapytałeś w pewnym momencie. Kiedy ja tą obiektywność tutaj proklamowałem, na ile to, co wydarza się powiedzmy, pomiędzy apostołami, czy w ich jakimś osobistym, indywidualnym doświadczeniu, na ile to, czy dlaczego też to ma nie być obiektywne, no to przypomniała mi się książka, o której sporo ostatnio zdarzyło mi się i rozmawiać, i, i trochę pisać, i Powróciłem do niej po, po latach z okazji nowego wydania, które w maju, czerwcu się, się pojawiło na rynku. Odpowiedź Hiobowi Karla Gustawa Junga. To jest książka wydana w latach 50., która jest próbą specyficznej interpretacji nie tylko księgi Hioba, ale w ogóle chrześcijaństwa, tej całej opowieści, która według Junga ma moment bardzo istotny w. Odpowiedzi Hiobowi, i później kulminuje w momencie wcielenia. Z martwych wstanie jest już mniej tam akurat dla niego istotne. Wcielenie jest fundamentalne, bo jest ową odpowiedzią Hiobowi. Teza, dla tych z Państwa, którzy nie znają, choć ja w tym podcaście nieraz o tej książce mówiłem, z grubsza jest taka, że, że Bóg jest istotą nieświadomą. Nie, nie przeszedł Bóg psychoanalizy jungowskiej, po prostu jest. Istotą wysoce nieświadomą na poziomie Starego Testamentu. W szczególności ma do nieświadomości zepchniętą swoją mądrość, reprezentowaną w tekstach apokryficznych, gnostyckich, również przez Sofię w gnozie walentyńskiej, do której Jung nam się odwołuje. I w związku z tym przyjmuje ten zakład od szatana. Szatan go w pole wyprowadza i proponuje mu poddanie testom Hioba i, i proponuje taki zakład, że na pewno Hiob się złamie i Bogu złorzeczyć zacznie, no potem Bóg go doświadcza w najstraszniejszy sposób. Jung mówi, Hiob staje się świadkiem nieświadomości Boga, staje się kimś, kto dostrzega, że bóstwo jest... Pełne sprzeczności, miotane afektami. Słowem, w tym, że wytrzymuje to wszystko, przerasta Boga moralnie. No i potem, żeby to zrównoważyć, żeby w jakiś sposób wspiąć się na ten poziom moralny, na którym Hiob stanął, przyglądając się temu, co Bóg z nim wyprawia, żeby to osiągnąć, Bóg też musi stać się człowiekiem, po to, żeby żeby się e, jakoś e, na ten poziom moralny, który, na który człowiek się wspiął też wspiąć. No tam jest jeszcze dodatkowo taka e, oczywiście w tle, historia, bo to bardzo gnostycka jest ducha książka, że każdy z nas ma, Poniekąd takie zadanie, żeby w sobie tego Boga składać i żeby te elementy, które w nim są nieświadome, w sobie w wewnętrznym obrazie jaźni, który jest czymś pierwotnym wobec różnych reprezentacji obrazów bóstwa w kulturze, żeby to właśnie w sobie jakoś um, uzupełniać. No i jak ta książka się ukazała, to Martin Buber napisał tekst esej Zaćmienie Boga, gdzie krytykował i Heideggera, i Junga pospołu, ale w szczególności wobec Junga taki postawił zarzut, że to jest w sensie ścisłym właśnie psychologizowanie Ignoza, mianowicie dlatego, że Istotą doświadczenia religijnego i w ogóle wiary religijnej jest spotkanie jakiegoś ty naprzeciwko. To znaczy, że tam właśnie jest jakiś podmiot naprzeciwko mnie. Jak tego podmiotu nie ma, jak ja czynię ten podmiot jakąś funkcją swojej psychiki, albo umysłu, albo nie wiem, powidokiem jakimś, którym się pojawia, no to, no to wtedy neguję jakby kwintesencję tego, czym jest religijność jest właśnie spotkaniem. I, I zastanawiam się, jak, co, co by powiedział Buber, gdyby przeczytał twoją książkę. To znaczy, czy, czy myślisz, że mógłby postawić też ten sam zarzut, że, że już nie z perspektywy, powiedzmy, teologicznej, naukowej i tak dalej, tylko właśnie takiej wychodzącej od religijności, jako od pewnego spotkania z jakąś żywą rzeczywistością naprzeciwko. Tak się tą religijność opisuje często. Czy, czy, czy tutaj y, ci apostołowie wobec tego byliby trochę takimi postaciami z Junga? Jung zresztą mówi na początku tej książki coś takiego, co ty powiedziałeś w jakimś sensie, że to nie ma sensu w ogóle zastanawiania się nad tym, czy tam Maria była dziewicą, czy, czy nie była, czy został poczęty z Ducha Świętego Jezus, czy nie został. No bo to są pewne fakty psychiczne, ludzie takie mają wyobrażenia. To jest pewien fakt psychiczny i to, i to zupełnie wystarczy. Ratzinger w swoim wprowadzeniu w Chrześcijaństwo napisał takie zdanie, które, którego nie wykreślił przez, przez lata w tej książki, mianowicie, że nic by się nie stało, gdyby Jezus poczuł się w sposób tak. naturalny. To a propos. Tych wyobrażeń. Nie wiem, co by Buber powiedział na temat mojej książki. Pewnie by jej nie, 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 nie czytał, bo to po polsku. Natomiast to jest wiesz, pytanie, pytanie o do, do doświadczenie religijne, o, o to, co, co jest no to. naprzeciwko. To jest, to jest tak, jakbyśmy zapytali najpierw apostołów, którzy Którzy wierzą z martwych wstanie, no naprzeciwko nich staje Jezus, który jest żywy, który nie jest pochłonięty przez śmierć, który z tej śmierci zostaje, zostaje wydobyty, i oni mają z tym Jezusem relacje. Oni mówią o nim jak, jak o żywym. Pewnie z tego wyrasta ten sposób mówienia. Jaki oni prezentują jak im, i ten przekaz, jaki nam dają w Ewangeliach i czy ci, którzy, którzy te Ewangelie nam podają, spisali na podstawie ich doświadczeń czy doświadczeń tej pierwotnej wspólnoty. I te, ten obiektywny, obiektywny subiektywizm, tak bym powiedział, no. Zawsze towarzyszy temu, temu doświadczeniu religijnemu, bo ono jest trudno przekazywalne. Ono nie jest interpersonalne. To, to jedynie ktoś może opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Hmm. Możemy, i znowu to, to doświadczenie jest czymś, co manifestuje się przez to jak ten człowiek żyje to, to jeśli ktoś, ktoś mówi że, 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 że spotkał Jezusa takie charakterystyczne dla, dla filmów powiedzmy amerykańskich, ale jeśli ktoś rzeczywiście spotkał się to spotkał się z jego osobą, z jego nauczaniem, z tym co, co, co Jezus mówił i to staje się dla niego bardzo osobiste on się do tego odnosi, on z tego stara się żyć i pewnie tyle możemy na ten temat powiedzieć. Natomiast, natomiast no, próby udowodnienia tego doświadczenia religijnego raczej się nie powiodą. No, nikomu się do tej pory chyba nie udało, ale rozumiem ten. Sposób stawiania sprawy przez Bubera jako właściwie bardziej kwestię stylistyczną. To znaczy, u Junga rzeczywiście jest na dobrą sprawę tak, że cała ta historia jest historią wewnętrzną człowieka. On, on wprawdzie pytany, w takim słynnym wywiadzie dla BBC, tuż przed śmiercią, no kilka lat przed śmiercią, nakręconym, czy pan wierzy w Boga, odpowiada, nie muszę wierzyć, ja wiem. No i tam były długie, różne interpretacje tego, co on właściwie miał na myśli, ale chodziło mu z grubsza o to, no, że człowiek ma pewien wewnętrzny obraz, archetyp, jak on mówił. Pełni właśnie jakiegoś absolutu, czegoś takiego, co jest zwieńczeniem jakiegoś procesu rozwoju, a zarazem właśnie czymś, co ten rozwój prowadzi. No i że te różne historyczne reprezentacje obrazu Boga są jakimiś formami przejawiania się naszej świadomości tego, archetypu czy tego obrazu. Natomiast rozumiem, że z kolei w tej opowieści takiej bardziej ortodoksyjnej, no to się powiada, hmm, gdzieś u podstaw tego wszystkiego, co tutaj, gdzieś u podstaw hmm, istnienia bytu jest podmiot. To jest jakby taki hmm, taki komunikat podstawowy. Nie, nie bierze się z wielkiego wybuchu, z jakiejś macierzy, nie wiadomo jakiej, z doskonałego, ale pustego umysłu, nie wiem, z pleromy, w której współistnieją wszystkie przeciwieństwa e, i tak dalej, byt, istnienie, tylko z, z zamysłu jakiegoś podmiotu. E, I to jest dosyć. E, Niespotykana koncepcja, wydaje się, to znaczy w, te, w tej skali, przynajmniej w jakiej, w jakiej ona występuje w tym przesłaniu chrześcijańskim. No i jak, jak rozumiem, to, to podstawowe myślenie o relacji pomiędzy człowiekiem a rzeczywistością, no ma być właśnie tym myśleniem, że ja mam gdzieś tam nie tylko siebie, innych ludzi i, t, i tak dalej, a, ale mam też jakiś, jakiś absolut, który właśnie jest kimś, nie jest, nie jest czymś, tylko jest kimś. To jest... No właśnie w, w, w takiej perspektywie nie. opowiadanie o zmartwychwstaniu pokazuje, czy jest próbą odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg. Bo jak mm. czytamy tekst o zmartwychwstaniu, to nagle dowiadujemy się, że Bóg zaczyna pełnić pewną funkcję. Bóg jest tym, który ze śmierci podnosi Jezusa. To mm. Bóg podniesie... O. <głos> <głos> Podniesienie... <głos> jest się uaktywnił. Podniesienie... Podniesienie ze śmierci staje się imieniem Boga. I tak naprawdę... To co, to, co w teologii jest ważne, o czym musimy pamiętać, że tak naprawdę o Bogu wiemy tyle, ile Jezus nam o nim przekazał. I to, to, jest, to jest pewnie fundamentalna prawda, prawda teologiczna, że to, kim Jezus był, jak Jezus żył i czego on nauczał, to jest ten teologiczny przekaz na temat Boga. Oczywiście Cała rzeczywistość ta paschalna dzieje się w świecie wiary. To Jezus jest tym, który odwołuje się od Boga, apostołowie są ci, tymi, którzy, którzy są ludźmi wierzącymi i to dzieje się w kontekście takim praktyczno-teologicznym, praktyczno ale to zmartwychwstanie pokazuje, jaki powinien być ten kierunek naszego myślenia o Bogu i myślenia o świecie, który, które to zmartwychwstanie ch chce zmienić i chce, chce mieć wpływ na to, co, co dzieje się w świecie, w świecie wiary. A czy twoje myślenie o tych sprawach, twoje, twój obraz, Świata, Boga, człowieka, Jezusa. On się zmieniał w czasie pod wpływem Twoich badań teologicznych. To znaczy, jest tak, że Ty, powiedzmy, zaczynając tą drogę, jak rozumiem, jakoś równoległą drogę i księdza katolickiego, i teologa, badacza, no, przystępowałeś do tego z jakimś Obrazem tego wszystkiego, który uległ zmianie, jakiejś, nie wiem, odczarowaniu nazwijmy to, jakiemuś demitologizacji, by się odwołać do, do, do słynnej formuły teologicznej. Trochę tak sobie demitologizowałeś, jakby poprzez właśnie te, te badania. Teologiczne, te, te obrazy, czy, czy jakoś inaczej ta droga wyglądała? Jak to właśnie w takim. Bo ja, ja wiem, że ty tak zauważyłem, że nie chcesz za wiele o sobie mówić, co jest też dowodem skromności oczywiście, ale to jest też bardzo ciekawe. Myślę, że dla, dla osób też, które nas słuchają, dla mnie na pewno, bo ja te połączenia osobisto takie teoretyczne, jakoś wyjątkowo yy, postrzegam jako, jako interesujące, ale, ale chyba, że, chyba, że naprawdę bardzo nie chcesz, ale jeśli trochę można Cię podpytać o twoje osobiste przygody takie teoretyczno-życiowe właśnie, to to ja bym tu chętnie się zgłosił. Z... I to... Jeśli, jeśli człowiek stara się być uczciwy w swoich dociekaniach teologicznych, no to wiadomo, że w kwestiach wiary zawsze się wychodzi z jakimś obrazem, który w człowieku jest bez jego woli, bez jego wpływu, ponieważ został mu przekazany, został mu opowiedziany na katechezie od, od wieku przedszkolne, tak. przedszkolnego, przez szkołę. Te obrazy się utwierdzały. Co więcej, człowiek był tak przekonany, że te obrazy są prawdziwe i starał się ich bronić i dla siebie i, i, i dla innych, ale kiedy zaczął dostrzegać pewne, pewne niespójności, nieścisłości, pewne, pewne problemy i pojawiały się pytania, no trzeba było na te pytania odpowiedzieć i to ma wpływ na człowieka. Oczywiście jak już wspomniałem generalnie o teologii, że no można pojawiające się problemy czy pytania zamykać pod dywan, zamiatać pod dywan, albo zamykać gdzieś w jakimś schowku i do nich się nie odwoływać i, i bronić tego, co się w przedszkolu na temat np. Na zmartwychwstania dowiedziało, albo się z tym zmierzyć. Ryzykując tym, że trzeba będzie dokonać korekt, czasami jakichś większych przebudowań. I, i, i na, tym, na tym pewnie polega, czy polegać powinna specyfika dociekań teologicznych. I gdy, gdyby tak było, to, to pewnie ten świat teologiczny byłby, byłby inny, bo, bo jeśli nawet ktoś. E, Powiedzmy, inaczej niż ja myśląc, ale z przekonaniem broni swoich twierdzeń, to jak długo pozostaje no, w sferze logiki, jeśli nie przeczy sam sobie albo nie zaklina rzeczywistości, to to jest warte podjęcia i to pewnie byłoby ubogacenie dla obu czy dla wszystkich stron, stron debaty. Natomiast no jeśli to ma naprawdę być tylko apologia i, i bro, obrona słuszności, tez soborowych tego czy innego soboru, no to przestaje, przestaje być ciekawe. A jak patrzysz w tym kontekście na, nie wiem, miejsce chrześcijaństwa we współczesnym świecie, we współczesnej kulturze, jak to widzisz? Czy to jest moment, tak jak na przykład Chantal del Sol pisze w książce Koniec świata chrześcijańskiego? No, że to się już skończyło, to znaczy, że, że nie ma już tego świata, który był fundamentalnie kształtowany przez pojęcia i etykę chrześcijańską. To jest teza del Sol. Chrześcijaństwo wraca do tej postaci, jaką, jaką miało na początku swojej historii, czyli jest jedną z no, jakichś mniej lub bardziej znaczących sił religijnych, kulturowych w rozległym polu, w którym ono nie nadaje żadnego tonu ani nie decyduje o niczym, tylko może być właśnie dla niewielkiej grupy osób czymś, co co, co oddziałuje. Tu, tu oczywiście to w tej chwili jeszcze tak nie wygląda, bo wciąż powiedzmy kościół, chrześcijaństwo jest siłą kulturową znaczącą w tym sensie, że wiele osób się z tym identyfikuje, no ale ona uważa, że to będzie topniało. A, a już teraz to, co nadaje strukturę i rytm, i puls. Rzeczywistości kulturowej to jest już dawno niechrześcijańskie w tym sensie. No, czy, czy może sądzisz, że, że istnieją jakieś Potencjały do, nie wiem, jakiegoś nowego rozdania, nowego otwarcia. Trochę ten pontyfikat Franciszka miał być takim nowym otwarciem, ale nie wiem, jak po tym czasie, który upłynął dekada z hakiem, jak widzisz w ogóle te, ten koncept, ten, ten pomysł, który, który on próbował zrealizować, czy który miał. Pytanie, pytanie o, o przyszłość chrześcijaństwa jest pytaniem, na które pewnie nikt ni, nie udzieli dzisiaj odpowiedzi. Oczywiście znajdą się tacy, którzy będą odwoływać się do zapowiedzi o bramach piekielnych, które, które Kościoła nie zwyciężą. Yy, powiedzieć, że, że chrześcijaństwo, to które znamy, więc to wokół, wokół nas jest w kryzysie, to też jakby nie, niewiele powiedzieć. Mm. Najgorsze jest pewnie w tym wszystkim to, że ci, którzy odpowiadają za to chrześcijaństwo, nie chcą tego kryzysu pewnie dostrzegać, albo uważają, że to jakieś obce siły walczą z chrześcijaństwem, albo że chrześcijaństwo jest prześladowane i że... Przyjdzie jeszcze czas, kiedy to chrześcijaństwo się odrodzi i że młodzież zatęskni za, za katechezą, jak to mówił klasyk. Natomiast ja patrzę z perspektywy nawet teologicznej. No jeśli teologia nie stanie się pewnym narzędziem dialogu ze światem i jeśli nie stanie się partnerem w tym dialogu, partnerem taki, który... Poważnie bierze inne zdania, inne racje, to zostanie jakaś szansa zaprzepaszczona. To... Mhm. Pewnie dzisiaj, dzisiaj dla chrześcijaństwa jest jakimś zadaniem, i, i, i problemem, i, i, i pytaniem, jak zdefiniować swoje miejsce w świecie, o którym, o, o którym yy, mówisz. Bo to, że chrześcijaństwo. Jest ciągle obecne. To jest w polskiej perspektywie, zwłaszcza, jest faktem czasami postrzeganym przez wielu jako, jako coś, co jest niekorzystne z punktu widzenia nawet społecznego. Natomiast, no pewnie zadaniem będzie dla chrześcijan, czy dla odpowiedzialnych chrześcijaństwo, znalezienie jakiegoś sposobu funkcjonowania w szeroko rozumianej kulturze. To to jest pewnie zadanie i pytanie, jak to będzie wyglądało, na no to pytanie pewnie nikt nie, nie, nie zna odpowiedzi, jeśli, jeśli uczciwie nad tym się zastanawia. To jest pytanie, które, no, które będzie wisiało nad, nad nami i będziemy się nad tym pewnie często zastanawiać, ale bez wątpienia dialog ze światem, otwarcie na świat, szukanie kontaktu z innymi z innymi dziedzinami, dyscyplinami, no to, to jest jakaś, jakaś perspektywa, która może przynieść owoce, ale jak to będzie wyglądało, trudno naprawdę powiedzieć. No. Mm. A Franciszek? Jak, jak patrzysz na... No, ten pontyfikat. To trudno, to trudno oceniać, yy, yy, zwłaszcza żyjącego papieża. Pontyfikaty się ocenia raczej, raczej po. No, w wielu, wielu sytuacjach postać Franciszka jest ambiwalentna i to ambiwalentna dla, yy, dla wszystkich i z każdej strony i pewnie... Yy, Ka każdy znajdzie jakiś kij, żeby, żeby, żeby uderzyć, uderzyć Franciszka. Yy, I zarówno yy, no te polityczne w tej chwili jego różne no, no po, polityczne. ustawienia i wypowiedzi są takie Poli problematyczne. Polityczne, no to właśnie kwestia, kwestia Ukrainy tak. i kwestia yy, myślenia, myślenia o wojnie i, i to jest pytanie, które z punktu widzenia Takiego religijno-teologicznego rodzi się, czy, czy, czy pokój jest wartością za, za wszelką cenę, na przykład. Bo to by znaczyło, że, że, że nie należy się bronić, tylko się poddać. Ale ja myślę, że Franciszek pewnie pozostanie takim, który. Który w historii Kościoła podejmuje wiele tematów w sposób nieoczywisty i zarówno. Konserwatyści nie są z niego zadowoleni, progresiści nie są z niego zadowoleni, a więc tak naprawdę nie ma pewnie w kościele grupy, która by z Franciszka była do końca zadowolona. Ale to jest wynik tego, że on tak siedzi okrakiem na barykadzie i, i ma taki rodzaj jezuickiej dialektyki w tych swoich wypowiedziach charakterystyczne, że jak coś powie takiego, co zadowala progresywistów, to natychmiast zaraz mówi coś, co z kolei zadowala konserwatystów, a tamtych denerwuje? Czy, czy o co tu chodzi nie, właściwie? Tu, tu, nie, nie, mam pojęcia, nie mam pojęcia, to trudno bym... Nie, nie, do, nie, nie dopatrywałbym się tu nawet jakiejś takiej celowej polityki. To są pewnie tematy, które Franciszek porusza pewnie bardzo często tak mówiąc i myśląc, sercem szukają jakiegoś takiego dobra, któremu się wydaje na ten moment, że to, że to jest w tym momencie najważniejsze i, i pewnie, pewnie ty, tym się kieruje. Mhm. I, I pewnie będą po, po jego śmierci, kiedy pontyfikat się zakończy, będą analizy, będą różnego rodzaju poszukiwania teorii, czy to było celowo, czy niecelowo. Na dzisiaj wygląda tak, że Franciszek chciałby Chciałby ten świat, w którym przyszło mu być papieżem, uczynić lepszym, i, i stara się jak może. Czasami to udaje mu się lepiej, czasami, czasami gorzej, a czasami mu się nie udaje po prostu. No ale pewnie dzisiaj można właśnie powiedzieć, nawet, że papieżowi coś się nie udało, albo że papież powiedział coś, co niczemu nie służy, albo niczego nie buduje. I mm. To pewnie też jest jakoś. Też jego, jego zasługa. Zbliżamy się już do, do końca, już jakieś ostatnie mam wątki, czy wątek właściwie do poruszenia. Chciałem cię po prostu zapytać o to, co dalej z, twoimi, z Twoim pisaniem, z Twoimi badaniami teologicznymi, historycznymi, jak wygląda plan na kolejne książki, czy, czy podejmiesz kolejną próbę, Habilitacyjną, no bo oczywiście masz ścieżkę odwoławczą. Nie wiem, czy planujesz z niej skorzystać, ale są takie przecież możliwości. No a jeśli nie planujesz, albo jeśli planujesz, ale to nie skończy się tak, jakbyś chciał, to czy będziesz, że się tak wyrażę, walczył dalej? Czy odwołania, odwołania jakieś są zarzuty do, do recenzji, także, także są już Poczynając od, od przewlekłości procedury, która, wbrew wszelkim zasadom, y, trwała y, bardzo długo, i właściwie jeszcze nie mam informacji o tym, żeby się jakoś formalnie skończyła. Jakieś odwołania są, natomiast, y, tak do końca nie wiem, co się z tą habilitacją y, dziać będzie. Natomiast tak jak wspomniałem, jakimś tam planie jest być może napisanie mniejszej książki takiej na temat zmartwychwstania, co by można zwykłemu człowiekowi pokazać, takiemu nie, nie, nie bardzo wykształconemu, mm. powiedzmy teologicznie, czy filozoficznie, czy filologicznie, ale... Która pozwoli zrozumieć problem i że zmartwychwstanie nie jest, nie jest oczywistością taką, jaką, jaką się wydawało. Jeśli by się to udało, to byłoby dobrze. Natomiast to, jak, jak wspomniałem, no, poszukiwanie nowego sposobu opowiedzenia chrześcijaństwa, czy, czy to, co mówiłem, to się nazywa jakąś próbą. Powiedzenia inaczej o dogmatach, o, o, o prawdach wiary, w taki sposób, żeby to chrześcijaństwo, które, o które pytałeś, no pozostało jako wartość, która zmienia oblicze tego, tego mm. świata i jest pewną, pewną propozycją na budowanie świata. No, 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 lepszego. Wbrew temu, co niektórzy powiadają, że chrześcijaństwo tego świata lepszym nie czyni, moja teza taka zupełnie w tej materii jest taka, że uważam, że świat z chrześcijaństwem jest lepszy niż świat bez chrześcijaństwa. To, to ja się absolutnie z Tobą zgadzam. A jakbyś w takiej esencji to przesłanie chrześcijańskie opisał. Jak, jaka to jest zmiana? Z jakiego świata na jaki świat, ta właśnie, którą chrześcijaństwo przynosi? No to pewnie to, co, o czym już wspominaliśmy to, to że ze względu na, e, na Ewangelię, na, na Jezusa, ludzie gotowi są podejmować e, trud zmiany samych siebie. Mm. To jest pewnie pierwsza rzecz. Że, że są gotowi zdobywać się na inną perspektywę postrzegania drugiego człowieka, całej rzeczywistości. I oczywiście można powiedzieć, że to inni też robią. Tylko moja teza jest taka, że my cały czas żyjemy w świecie chrześcijańskim. I, i nawet jeśli ktoś mówi, że, że to jest świat pochrześcijański, to on jest ciągle chrześcijański. Natomiast mam jakąś taką obawę i bałbym się świata niechrześcijańskiego. Takiego, który już nie będzie miał odniesienia do chrześcijaństwa, nie będzie mówił o sobie, że jest pochrześcijański, bo jak długo mówi, że jest pochrześcijański, mm. tak długo, moim zdaniem, jest chrześcijański i co więcej, jest ciągle partnerem, partnerem do, do rozmowy na temat chrześcijaństwa i, i tak się dzieje. Zresztą no, widzimy w tych różnego rodzaju debatach, taka jak nawet nasza dzisiejsza. Ale jeśli, jeśli te, te, ta szansa zostanie zaprzepaszczona, no to uważam, że, że będzie, będzie wielka strata. Więc nawet, nawet to krytyczne mówienie, pisanie o chrześcijaństwie jest ciągle mówieniem i pisaniem o chrześcijaństwie i to jest to jest jakaś nadzieja, że to nie stanie się tylko tematem publikacji, tylko, że to jednego czy drugiego człowieka zajmie, jak zajmie kilku ludzi, to też to będzie, będzie wartość. Bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Ja też dziękuję. Ksiądz doktor Eligiusz Piotrowski. Rozmawialiśmy między innymi, bo dużo było wątków i sporo różnych tematów poruszyliśmy o książce Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa od Rajmarusa do Ratzingera Benedykta XVI. Książka się ukazała w 2022 roku nakładem pracowni mitopoetyki i filozofii literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego można ją będzie niedługo już dostać w e-booku, tak? Tak, mam nadzieję. Trzeba szukać na stronie pracowni, jak rozumiem. Nie, nie, Czy... no, to będzie na, na, na Facebooku, mam nadzieję, mhm. będzie informacja pod adresem pewnie. No i y, jeszcze masz swoją osobistą stronę internetową www.ep. Czyli y, Eligiusz Piotr Małpa, edu.pl, www.ep.edu.pl. Tam będzie informacja na jak będzie książka. Tak jest. Zapraszamy serdecznie. Czy y, poza tym, że jakiś skrót się tej książki być może pojawi, czy taka esencja? to jest coś takiego, co byś szczególnie zarekomendował? Jakaś jedna książka, żeby właśnie w tę tematykę jakoś tak się zaangażować, niekoniecznie od razu czytając całą wielką twoją, którą absolutnie polecamy, ale coś takiego mniejszych rozmiarów. Jest jakaś taka książka? To na temat Zmartwychwstania to jest ca cały zbiór literatury. To wszystko zależy, kto będzie szukał. W Polsce takie klasyczne, bo klasyczne to jest i, i, i Leoszewczyka y, y, z Martwych wstanie i y, y warto też, żeby tak sobie zarysować pewien pogląd, poczytać to, co Ratzinger w Jezusie mm. Z Nazaretu y, 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 napisał. Literatura na temat jest ogromna, ale to wszystko zależy, jaki kierunek poszukiwań ktoś sobie wybierze. Bardzo dziękuję raz jeszcze. No Dziękuję. i Państwu też dziękujemy. Do usłyszenia w kolejnych odsłonach podcastu Skądinąd.